ciągu dalszym, w części trzeciej. Tutaj zaczynamy od Jeżyny Henrego, czyli Jeżyny Himalajskiej. No w tym roku niestety nie miała żadnych kwiatów, chociaż chyba miała tam trochę. No ale te przymrozki, minus 5 stopni. No to nawet zresztą się pokazał, były faktycznie. No ale cóż z tego, jak załatwiły je te bardzo silne przymrozki w kwietniu. Już tutaj ładnie odbija, fajnie wygląda. Można powiedzieć, że ta jeżyna trochę tak imituje taką pasiflorę. No tylko, że jest zimozielona. Jest faktycznie zimozielona. Ładnie tutaj już pomału obrasta. Niestety tutaj widać, że zniknął tu w tym miejscu trawnik, bo były tutaj głębokie wykopy. Jak już tam wspominałem w poprzedniej części. Trochę tutaj widzę, robotniki uszkodziły tych korzeni, no ale no niestety. Tak, to jest trochę inne pasmo, jest różnych problemów w tym roku. Ale na szczęście sobie tutaj rośnie. I fajny daje efekt też takich, właśnie taki ala pasiflory w okresie zimowym. Ładne takie liście trójdzielne. No jak to jeżyna, to nawet pociągnąłem, to złapały się za kolce. Nieduże, ale są. Dalej, trzmielina Fortunego. Tutaj wciąż czekający na swoje miejsce cyprysik wielkoszyszkowy Goldcrest Wilma. Już tutaj kupiony wiele lat temu z malutkiego drzewka. Jak to się czasami kupuje właśnie takie na ozdoby, na święta. No to ten już ma tutaj 10 lat. Może nawet więcej. No czekam tu, aż się trochę tutaj zmieni, trochę tutaj sytuacja na podwórzu, będzie taka lokalizacyjna, to może jeszcze powędruję w tym roku do gruntu. Tutaj za nim kalina sztywnolistna, tutaj też ładnie rośnie, choć ma trochę tutaj takie pozwijane z początku liście, takie tutaj trochę wyglądają wymarniale. No ale to jest też właśnie efekt tych właśnie tutaj wiosennych przymrozków. Trochę takie wyglądają jak obskubane, ale nie było tu żadnych szkodników. Niestety wszystko ta wiosna bardzo chłodna, niestety tutaj skutki różnorakie tutaj doprowadziła. No ale w tym roku już będzie sobie kwit. Ciekawe, jak te kwiaty będą tutaj się prezentowały. Na pewno też wygląda to i bardzo dekoracyjnie. Tutaj dalej Machonia pospolita, tutaj z dużą ilością owoców. Tutaj za nią schowana Fuchsia magellanica odmiany Ricartoni. Ten egzemplarz jest wsadzony w donicy, ale to też z podobnego względu, jak tutaj wspominałem o tych różnych prasach tutaj ala budowlanych. Tutaj nawet widać, że ścieżka tutaj do dalszej części jest tu taka wyrobiona, taka linia. Niestety nie pozwoliło to na sadzenie, przynajmniej na takie, żebym z powrotem nie wykopywał. Wracając już tutaj do tej funkcji, no ale no to nic, na to na pewno zdecydowanie mocniej tutaj kwitnie. Ma też i sporo owoców, które może mało kto sobie zdaje sprawę z tego, ale są jadalne. I nawet całkiem smaczne. No to taka jedna fajna jagódka. Nie wiem, czy się tu złapie. Taka fajna, ciemna. No, takim fajnym smaku. Takiej. No, powiedziałbym, że to jest takie coś jak taka morela trochę. Może nie morela. O, tylko takie właśnie coś pomiędzy morelą a litchi. Taki ma właśnie mniej więcej smagi i też jako roślina użytkowa może się w pewnym sensie także nadać. Za tą fuksją tutaj trochę schowana Dahlia imperialis też tutaj rośnie. Już też spore takie ma też już rozmiary. Już tutaj dosięga płotu i też pomału sobie tutaj wzrasta. Wątpię, że zakwitnie na naszych warunkach, no to musiałaby być taka pogoda ładna, przynajmniej do listopada, no ale
jest to także roślina dnia krótkiego. To też do wzrostu stymuluje ją skracający się dzień, czyli dzień taki około 12 godzin. To ona dopiero od września powinna się zająć pomału tworzeniem kwiatów, które docelowo będą dopiero w listopadzie, więc raczej wątpię, żeby tutaj zdążyła się do tego czasu wyrobić. Ale na pewno masą, wielkością, na pewno tutaj zrobi jak co roku wrażenie. Tutaj dalej laurowiśnia wschodnia, odmiany rotundifolia też tu się ładnie już rozmnaża. Na dole szczawik zajęczy, paprocie, różne takie, niektóre w takim wyglądzie bardziej tropikalnym, jak ta tutaj, certonium, tutaj języcznik, tutaj zwykła wirtlica samicza, wawrzynek, wilcze łyko, no i niestety moja chyba tegoroczna strata, bardzo poważna strata, no mianowicie Cordylina indavisa. I to jest tak, że jak wspominałem tu z początku filmu, chyba dalszy ciąg tych przymrozków. Tak, nie wiedziałem, czy ją schować, czy nie schować. No niby jest mrozoodporna do tych warunków, ale co innego jest odporność na mróz jesienią, a co innego wiosną, kiedy już liście zaczynały wychodzić świeże. No i wystarczyło to minus 5. Na początku wydawało się, że nic nie jest, ale niestety z każdym dniem, tutaj z każdym tygodniem zaczynała być już coraz bardziej tutaj żółta, przestała rosnąć, no i środek zaczął też wygniwać. I to zaczęło się dopiero właśnie po tych przymrozkach. No mogłem schować, no niestety nie mogę przeboleć tej straty tutaj, no ogromnej, bo to naprawdę ciekawa była roślina. No ale niestety, no jeszcze tu ją trzymam z jakąś tam nadzieją, ale raczej wątpię, żeby coś z tego było. Na szczęście dalej już nie jest aż tak tragicznie. Tutaj pomiędzy tymi liliowcami kolejne tutaj eukaliptusy. Jest to wspominany już w części pierwszej eukaliptus cococifera. Jest tutaj też kolejne tutaj sztuki, mam też ich dość sporo. Ładnie się tutaj już rozkręcają, ładnie już tutaj zaczynają rosnąć, coraz to szybciej. I zobaczymy, jakie tutaj rozmiary osiągną do jesieni. I w przyszłym roku będą wsadzone w grunt. Tak jak te wszystkie eukaliptusy, które tutaj hoduję, tak mniej więcej właśnie tak dopiero w trzecim roku, no w trzecim sezonie są dopiero sadzone, bo taki mniejszy przynajmniej w naszym klimacie to nie ma sensu, bo one albo zginą w śniegu, albo są po prostu ogólnie są zbyt słabe, żeby jeszcze tutaj sobie stawić czoło tym zimom. Tutaj obok kuflik biały, kuflik, czyli ten kuflik Ciaberi, Celistemon Ciaberi. Też pomału tutaj szykuje się do kwitnienia. Już tutaj pączku ma sporo. Jest to też jeden z bardziej takich odpornych na mróz kuflików i w przyszłości też tutaj planuję też wysiać nasiona tego kuflika i też spróbować w tej mojej części eukaliptusowej na działce i zobaczymy, jak sobie tam będzie radził. Ale na razie w tym roku nie mam bardzo na to wszystko czasu. Jakoś to próbuję wszystko pogodzić, ale różnie to wychodzi. Na razie jest jak jest. Choć w tym roku także wysiałem eukaliptusy, ale o nich to prawdopodobnie jeszcze w następnej części. Tutaj dalej Magnolia grandiflora odmiany ex-moch. Też coraz tutaj śmielej sobie tutaj zaczyna poczynać. Coraz to szersza, no ale na pewno w przyszłym roku trzeba będzie ją tutaj obciąć z boku, żeby szła w kierunku drzewa, a nie takiego krzaka, bo też tutaj chciałbym, żeby też jakiś tam kształt też obrała. No i może się pobierze też jakieś tutaj sadzonki, no mam nadzieję, żeby się coś tutaj z tego udało. Może warto by spróbować takie jakieś ukorzenienie powietrzne, ale próbowałem tutaj kiedyś i nie bardzo tutaj właśnie wychodziło. Tutaj obcięcie tych elementów jednak coś tam powoduje, jakieś uszkodzenia. No może się tam jednak spróbuje, no zobaczymy, ale na tą chwilę rośnie ładnie. A dalej Asymina triloba ładnie już wygląda. Też straciła tutaj pierwszą generację pędów puszczonych z wiosny. No niestety straciła, tak to cały czas mówię o tych przymrozkach.
no to ją załatwiły, no ale na szczęście odbiła bez większego szwanku. Drzewko ładnie się tutaj prezentuje. Obok tutaj, w miejscu, gdzie w zeszłym roku rosły, no jeszcze w sumie do wiosny, jeszcze wiosną rosły tutaj Musa Basio, no, które niestety musiałem usunąć w związku z tym, co już tutaj wspominałem, bo akurat tak jak tutaj widać, akurat jak widać tutaj, to przez to dokładnie to miejsce musiały przejść te prace tutaj głębinowe. Więc trzeba było wykopać. Najgorsze jest to, że te prace miały być robione w przyszłym roku. I co za tym idzie? Ten obecny tutaj klomp był wiosną tutaj, były tutaj zasadzone właśnie te rośliny, które są tutaj widoczne. No takiego założenia, że i tak byłyby wykopane na jesień, więc nie byłoby problemu. Ale się okazało, że zamiast za rok to było za tydzień, więc porosły tutaj około tak może niecały miesiąc i trzeba było je z powrotem wykopać. Żeby tydzień stały tutaj dalej w doniczkach poupychane i z powrotem je tutaj wsadzić. I na pewno to dobrze tutaj nie wpłynęło na nie. A obok nich rośnie tych roślin tutaj Musa velutina, mały bananek. Trochę go sponiewierało to podwójne przesadzenie, no ale mam nadzieję, że ruszy z powrotem. Obok mały maureli sobie tutaj rośnie, też wypuszcza listki, ale też go spowolniło. Niestety, no takie przesadzanie, no to zasadzenie. Zasadzić na miesiąc, potem znów wykopać na tydzień, to takie wsadzanie. Tutaj butia odorata, tutaj jeszcze jedna dalia imperialis. No to ta trochę niższa, no ale z tego powodu, który już tutaj przed chwilą wspomniałem, trochę niestety musi odreagować. Tutaj mały grejpfrut stracił praktycznie wszystkie gałęzie w tym przymrozku, bo niestety to, no nie schowałem tych wszystkich roślin, podobnie jak i tego grejpfruta. No, na szczęście już pomału odbił, ale też stracił sporo liści po tym przymrozku. No, tutaj palmy trochę Carpus Fortunei, tutaj granat, tutaj jeszcze jeden eukaliptus, wszystkie takie tegoroczne większe eukaliptusy to eukaliptusy Cocosifera. A i tam dalej tutaj jeszcze tutaj jest taki zagajnik z oleandrem i mnóstwem kuflików cytrynowych. Jeden się też już tutaj zbiera do kwitnienia, ale dużych kwiatów raczej się w tym roku nie spodziewam. Trzeba będzie chyba też tutaj trochę przyciąć. No, coś tu zaczyna kwitnąć, ale jest to mało jest w tym roku. Jest tu taki klombik. Pośród tego klombiku cylindropuncje, te po wsadzeniu, te, które tutaj te wspominałem wcześniej, co była cała akcja z tym rozdzielaniem. No, ładnie się tutaj odbijają, bez problemu. Ten już tutaj ma sporo nowych przyrostów. Tutaj dalej. Już trochę po takiej lekkiej przebudowie ta okolica, jak już przy okazji tych robót, no to już tutaj się też trochę wziąłem i w tym miejscu króluje sosna pinia. Ładnym takim kamienistym tutaj klombiku. Już widać, że spokojnie sobie już odreagowała te coraz wolniejsze przyrosty w donicy. W zeszłym roku był tu taki, to jak widać, taki nieduży przyrost, a w tym roku już porządny kawałek wyrosła i co najlepsze, spokojnie przetrwała zimę. No, te pinie są odporne tak mniej więcej do około minus 15 stopni. Tutaj najniższa u mnie była minus 17, no, ale w tym miejscu to tak też wiadomo, że to też mikroklimat, też od strony trochę muru. No niby tutaj jest taki przestrzał, ale nie wpłynęło to jakoś strasznie na nią i mimo wszystko przetrwała. Tam miała niewielkie tylko takie uszkodzenia na końcówkach igieł. Więc na razie jest dobrze. Jest obecnie drugą zimę na zewnątrz, bo pierwszą zimę była na zewnątrz cały czas, ale była w donicy przysypanej śniegiem dookoła. A w drugą zimę już była właśnie tutaj wsadzona w gruncie. Jest właśnie po tej drugiej, jest jakby po pierwszej zimie w gruncie, ale jednocześnie po dwóch zimach na zewnątrz. Więc to już teraz będzie coraz to silniejsza i coraz to lepsze widzę z niej efekty. I na koniec
A jeszcze może nie na koniec, bo zapomniałem, że jeszcze za tym klombikiem z kuflików jeszcze tutaj są trzy tutaj przesadzone kunigami lancetolistne, czyli te takie popularnie nazywane chińskimi araukariami. Też nawet fajnie przeżyły zimę. Miałem te ponadmrażone końcówki, no i też ta wiosna już z młodo wychodzących pędów, no to też je załatwiła. Więc to też tutaj jest druga ich generacja. Będzie widocznie taka w tym roku trochę rozrośnięta w każdą stronę, bo tych stożków wzrostu, te stożki wzrostu podpadały, ale przetrwała bez jakiegoś dogrzewania, bez niczego, czyli jest to gatunek nawet sporo odporny. I jeśli już tak też przetrwała w fazie takiej młodocianej, bo to jednak te są małe drzewka, to też są słabsze, ale mimo to widzę, że też coś z tego będzie. No i na sam koniec został tutaj jeszcze eukaliptus parvula. Też po tym takim złym przezimowaniu, może podobnym takim był, właśnie podobne to zimowanie było do tej figi. Też widać, że był przegrzany z góry i za bardzo wychłodzony z dołu, i to też to sprawiło, że jak przetrwał, tak przetrwał. Na szczęście odbił, i to nie z poziomu gruntu, tylko tak widać, że z takiej gdzieś wysokości około 30 cm. Więc nie było też tak znowu tragicznie. No w tym roku trochę może on jeszcze przerośnie. Dopiero wyraźny wzrost powinien być dopiero w przyszłym roku. Na razie w tym roku będzie regenerował, zbierał siły do większego wzrostu w roku następnym. Także tak to jest na tą chwilę w części trzeciej, a w czwartej prawdopodobnie jeszcze mi zostały szklarnie. Pozdrawiam.